Według mnie jest to nie najlepsze rozwiązanie. Wiadomo, czym to się skończy. Jedni mają dobre zamiary, inni nie. I według mnie to nie jest najlepsze rozwiązanie, jakie powinno być. Nie słyszałam o tym pomyśle, ale picie piwa pod chmurką jest pomysłem niepoważnym i nie akceptuję go. Dlaczego? Bo uważam, że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a więc pod chmurką i tutaj, nie powinno mieć miejsca. Bardzo dobrze. Tylko zależy gdzie i zależy kto, bo czasami jak są osoby, które są uzależnione od alkoholu na przykład, to nie powinny po prostu tego robić, no bo raczej im szkodzi bardziej i szkodzi też ludziom w ich otoczeniu, no. Ich zachowanie na przykład. A jak pije się z umiarem i mądrze, wtedy dlaczego nie? A mnie to nie dotyczy, bo ja nie spożywam w ogóle alkoholu, więc nie interesuję się takimi rzeczami. No to zależy, w jaki sposób jest spożywany ten alkohol i jak to wszystko wygląda. Ale gdzie są miejsca, gdzie fajnie jest, gdzie można usiąść sobie i normalnie spożyć i nie będzie to karane i oczywiście w sposób kulturalny. Jestem na tak. Dlaczego? Ponieważ, jak to wytłumaczyć? Ludzie piją tak czy siak i dla mnie to jest głupie, jeżeli ktoś ani nie awanturuje się, ani nic takiego nie robi i nie może sobie wypić legalnie piwa, tylko musi iść gdzieś, nie wiem, tak na przykład jak tutaj na Stare Miasto. Ludzi, którzy złożyli projekt ustawy zakładający legalne picie piwa na świeżym powietrzu, w miejscach publicznych. Odmawiam, bo mam syna, który ma 22 lata. I co, uważa... nie będę się wypowiadała na ten temat. Dziękuję. To może być fajny pomysł, z tym, że obawiam się, że może być też nadużywany i będziemy widzieć tutaj co krok jakiegoś żulka, który sobie popija piwko czy wino. Ale można byłoby ten pomysł rozważyć. To znaczy na pewno warto porozmawiać, warto rozważyć różne tutaj argumenty. Teraz im dłużej z wami rozmawiam, tym mam większe wątpliwości co do tego, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, bo jest sporo miejsc jednak, gdzie można sobie wypić piwo. Choćby tutaj z tyłu na Wyszyńskiego jest sporo fajnych kafejek. A czy piwo pod chmurką, piwo w parku, piwo wszędzie, no nie wiem. No, oczywiście, że jesteśmy za. Z prostej przyczyny, nie każdy z nas jest menelem, krótko mówiąc, i nie każdy z nas od razu musi nie znać umiaru. A takie piwo w gorący dzień, na przykład nad Odrą, kiedy powstanie bulwar, no pomysłem całkiem fajnym. No, jako młoda matka to mi tam bez różnicy, ale powiem, że jestem za. Jestem za. Często są takie okazje, że chętnie by się ze znajomymi spotkać, właśnie wypić piwko w sposób przecież kulturalny, także jestem za.